Siemanko, wiele pytań na temat hematokrytu i hemoglobiny. I najpierw, zanim zaczniecie sięgać po jakiekolwiek suplementy, dodajcie dwie najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, zwiększcie spożycie wody. Wiele osób uważa, że pije wystarczającą ilość wody, a tak naprawdę, gdy odpowie sobie wprost, szczerze, ile spożywa dziennie wody, to jest może litr i do tego jedna, dwie kawy. No i jakiś tam monsterek. Powinniśmy spożywać mniej więcej 40 ml na kilogram masy ciała. Drugą rzeczą będzie trening cardio. Nie musicie tutaj robić jakichś mega interwałów, które też mogą pomóc, jeżeli chodzi o hematokryt i hemoglobinę, ale wystarczy 4-5 razy w tygodniu dodać 25-30 minut cardio i już będzie jakiś efekt. Dopiero potem sięgajcie po suplementy. Najpierw zadbajcie o podstawy.